Dorota Łosiewicz, to jest studio w Polsce.pl. Witam państwa bardzo serdecznie. Między słowami debata dziennikarska. Dzisiaj moimi gośćmi są stały gość Grzegorz Jankowski, Polsat News Superstacja, Andrzej Godlewski, dziennikarz, wykładowca SWPS, Marcin Fiołek, publicysta tygodnika sieci, dziennikarz telewizji w Polsce.pl, czyli tej telewizji, w której jesteśmy. I proszę państwa, mamy nowy spot, który wypuściła Koalicja Europejska, czy też Koalicja Obywatelska, a może Platforma Obywatelska. Generalnie spot z Jarosławem Kaczyńskim w roli głównej. Obejrzyjcie państwo ten spot i za chwilkę go skomentujemy. Bo my nie dzielimy Polaków na tych lepszych i gorszych. My jesteśmy tu, gdzie wtedy. Oni tam, gdzie stało ZOMO. To nie są ludzie, którzy mają sprawne głowy. Bo jesteśmy panami w przeciwieństwie do niektórych. Tego najgorszego sortu. Polaków. No i ten najgorszy sort właśnie w tej chwili jest niesłychanie aktywny. Nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich, jesteście kanaliami. Aferzyści, gangsterzy. Z jednej strony ból tej lepszej części narodu. Cała Polska z was się śmieje. Komuniści i złodzieje. Jesteśmy jednak w troszeczkę innej półki, tej wyższej trochę. Udaje świętego, bo idą wybory. Nie daj się oszukać. Przed nami wielki wybór. Mam, proszę państwa, kampanię do Parlamentu Europejskiego. Czy to jest spot, który w jakiś sposób może zadziałać na wyborców? Czy to jest spot adekwatny w kampanii, w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Grzegorz Jankowski. Ja myślę w ten sposób, że on oczywiście zadziała na tych wyborców, którzy chcą głosować na Platformę, czy chcą głosować na Koalicję Europejską, przynajmniej na dużą część tych wyborców, no bo on ich utwierdza w takim przekonaniu, że przecież ten Kaczyński faktycznie ma dwie twarze, jest takim człowiekiem, który jedno mówi, jedno co innego jeszcze robi i tak dalej. Ja tutaj mam takie trochę mieszane uczucia. Z jednej strony faktycznie jest kampania wyborcza, partie polityczne mogą uciekać się do tego rodzaju reklamówek, jest trochę taka wolna amerykanka, wolne słowo, dobrze, okej, niech tak będzie. Ale z drugiej strony można tylko ubolewać, że u nas kampanie wyborcze są robione na takich, na bardzo tego, no nie wiem jak to nazwać, niskich emocjach. Po prostu emocje, 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 emocje. Wiem, że mówię to jako były naczelny faktu, ale oczywiście mimo wszystko mogę ubolewać, że polityka taka jest. Tak jak patrzę na kampanie wyborcze w Niemczech, jak patrzę na kampanie wyborcze na Zachodzie, to jednak one oczywiście są jakoś tam emocjonalne, ale te tematy do kampanii, te reklamówki są jednak trochę na takim wyższym poziomie. Andrzej Godlewski, czy o to chodzi w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Czy Jarosław Kaczyński ma dwie twarze, jedną twarz i PiS, 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 PiS? My tak naprawdę nie mamy wyboru do Parlamentu Europejskiego, tylko tak jakby dwuczęściowe wybory, wybory o Polskę. Platforma tu przedstawia, że to jest wielki wybór, czyli coś takiego wyjątkowego. I rzeczywiście to będą ważne wybory, no bo za rok mamy wybory prezydenckie, a potem trzy lata bez wyborów, bez planowanych wyborów. Wreszcie. Więc to jest taki okres, kiedy, ten, kiedy zdecyduje się przyszłość Polski, przyszłość rządu w Polsce na najbliższe lata. I z jednej strony, tak jak tu Grzegorz Jankowski mówi o Niemczech i na przykład przez lata to strategią na przykład Angeli Merkel było, żeby uśpić przeciwników wyborczych, no bo nie da się często tych przeciwników przekonać, żeby zmienili zdanie, ale można ich zniechęcić, a tym razem nie pójdę, bo już mnie rozczarowali. I tak na przykład PiS działał w 2015 roku, kiedy Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość przedstawiali, że są inną partią. Jarosław Gowin, pamiętamy, miał być ministrem obrony, inni politycy bardziej kontrowersyjni. Taka swoista zamiana ról nastąpiła. PiS stał się Platformą, Platforma stała się PiSem, przekonano wyborców, że Platforma to tak, obciach. Że część na przykład wyborców wtedy Platformy uznała, a może ten PiS nie jest taki straszny, dajmy może szansę Lewicy, albo w ogóle nie pójdźmy na wybory. Więc teraz, jak rozumiemy, w tej strategii politycznej Platformy chodzi o to, żeby przypomnieć, no, że jednak, i to przypominane nie są, to nie są nieprawdziwe wypowiedzi. Ale część wyrwane z kontekstu. Wyrwane z kontekstu. Część, niektóre z nich no, są samym kontekstem, bo są krótkie i oburzające. Więc dlatego, jak rozumiem, chodzi o to, żeby tych wyborców, którzy mogliby być uśpieni, żeby wyciągnąć na te wybory europejskie, które są przed biegiem do parlamentu. Wszyscy pobudzają swoich wyborców tak naprawdę. Chodzi o to, żeby i PiS-owi, i Platformie Obywatelskiej, chodzi o to, żeby obudzić swoich wyborców i wyciągnąć ich do urn. Tak, Marcinie? Tak, dlatego że obie te partie wyciągnęły wnioski po wyborach samorządowych, które pokazały, że mobilizacja wyborców, zwłaszcza w dużych miastach z perspektywy Platformy,
Platformy daje pozytywny efekt. I wybory europejskie mają taką specyfikę, która oczywiście, którą trzeba interpretować właśnie biorąc pod uwagę to, jaki te wybory mają charakter. Ano taki, że głównie idą tam wyborcy dużych miast, dużych miejscowości i że najczęściej była tam niska frekwencja. W tym roku, jak mówią komentatorzy, jak szacują socjolodzy, może być tak, że frekwencja europejska w wyborach do europejskich będzie najwyższa w historii. A to oznaczałoby, że mobilizacja swoich, mówiąc w cudzysłowie, wyborców jest kluczowym czynnikiem do wygrania tych wyborów. No bo też bądźmy uczciwi i pewnie nasi widzowie podzielą nasze zdanie. To, czy Prawo i Sprawiedliwość wprowadzi do Europarlamentu 21 czy 22 europosłów, czy Platforma Obywatelska 18 czy 19, nie ma absolutnie większego znaczenia z perspektywy interesów Polski, czy z perspektywy tego, w którą stronę pójdzie nasz kraj w ciągu najbliższych 3-4 lat, ale ma znaczenie z perspektywy symbolicznej. To, o czym mówił Andrzej Godlewski, w perspektywy tego, że to jest pierwsza tura tak naprawdę tych wyborów, taka rozgrzewka przed tym, co czeka nas jesienią. I pani premier Szydło powiedziała swego czasu całkiem niedawno, między innymi w wywiadzie dla tygodnika Sieci, że trzeba wygrać te wybory europejskie, żeby można było wygrać. Tak mówi i pani premier Beata Szydło i Grzegorz Schetyna, który podkreśla, że choćby o jeden mandat zwycięstwo w wyborach tych majowych dałoby taki pozytywny impuls dla całej opozycji. O to może być trudno z różnych przyczyn, ale tego rodzaju spot, który obejrzeliśmy z Jarosławem Kaczyńskim, te wypowiedzi oczywiście jedne były, tak jak mówiliśmy, prawdziwe, drugie trochę wyrwane z kontekstu, trzecie jeszcze inaczej trzeba byłoby je ocenić i rozłożyć na czynniki pierwsze, ale faktycznie są czymś, co może mobilizować wyborców Platformy. Ja zwróciłem uwagę jeszcze na jedno słowo Jarosława Kaczyńskiego, które trochę minęły bokiem, gdzieś tam wypowiedziane na marginesie jednej z uroczystości. Jarosław Kaczyński powiedział, że najbliższe miesiące trzeba gryźć się w język, nie mówić wszystkiego, co ślina na język przyniesie, bo idą takie czasy, jakie idą, idą takie miesiące kampanijne, jakie idą. Czyli i strategia jest z 2005 roku. 2015. Ale opozycja się nie gryzie w język na przykład, bo co chwila słyszymy, będzie 500+, albo obetniemy to 500+, albo dla tych, którzy pracują, to 500+, i to co chwila tam jest. Opozycja za chwilkę, posłuchajmy w takim razie, jak Prawo i Sprawiedliwość mobilizuje swoich wyborców, by poszli do urn w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jak słyszę, żeby w Polsce na każde drugie i kolejne dziecko, żeby państwo płaciło 500 zł miesięcznie. Według mojej najlepszej wiedzy nie ma takiej możliwości sfinansowania tego projektu. PiS jest zakładnikiem nierealnych obietnic wyborczych. Na te obietnice pieniędzy nie ma. Zwykłym kłamstwem, takim wyborczym kłamstwem, które dzisiaj proponuje się pozyskać wyborców. Prowadzenie Polski w ten kanał grecki. To jest właśnie scenariusz grecki. Nie będzie tych pieniędzy w roku 2017, 2018. Jak znaleźć ponad 23 miliardów w tym budżecie? To jest najgłupszy sposób wydania pieniędzy publicznych. Tych pieniędzy nie ma i nie będzie. Nie ma i nie będzie. Nie ma innej możliwości. To już jest nieaktualne. Niebezpieczne. To już jest nieważne. Nie będzie. A jeszcze pytanie. Jakie by pan wymienił 3-4 sukcesy takie największe Platformy Obywatelskiej? Z tego spotu także nie dowiedzieliśmy się, co Prawo i Sprawiedliwość chce zrobić w Parlamencie Europejskim, ale były emocje, było mobilizowanie wyborców. Kto bardziej, który spot bardziej mobilizuje elektorat? Ja myślę w ten sposób, że te spoty, które są adresowane do, wyprodukowane przez PiS, mobilizują wyborców PiSu, a te, które są wyprodukowane przez koalicję, mobilizują wyborców bardzo koalicji. Bardzo dyplomatycznie, ale których będzie więcej? Ach, i to jest dobre pytanie za milion dolarów, bo to jest pytanie, kto wygra wybory te europejskie i kto potem wygra tak naprawdę wybory do Parlamentu Krajowego. Nie wiem, nie ważę się odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy, myślę, że te PiSy to pasjonują, te spoty emocjonują dziennikarzy i twórcy.
wyborców, bo wielu polityków jest, jak to się mówiło w klasycznym polskim filmie komediowym, twórcą i tworzywem. Oni sami o sobie kręcą te spoty i chcą jakoś tam zaistnieć. Wielu polityków zrobiło karierę, będąc takimi macherami od kampanii wyborczych, więc myślę, że ich to mocno bawi. Tutaj mam wrażenie, że trochę niechcący pokazano w tym spocie PiSu to, że Donald Tusk mówił, że nie będzie pieniędzy na pierwsze i kolejne dziecko. I rzeczywiście, tak jak teraz słyszymy, nie ma pieniędzy ciągle na to pierwsze dziecko przy 500+, dlatego że z tego, co mówi premier Morawiecki, w tym budżecie ten budżet trzeba będzie zadłużyć, czyli to pierwsze dziecko, które dostanie 500+ według propozycji Jarosława Kaczyńskiego, będzie musiało za jakiś czas albo ono, albo jego rodzice spłacić tą pożyczkę, no, którą teraz weźmie budżet. Ale w Ameryce wszyscy żyją na kredyt, pożyczają na studia, na mieszkania i tak dalej. Tu bym polemizował z redaktorem. W Niemczech jest Geld Kinder i tam się nie mówi o tym, że jest to pożyczka na koszt przyszłych pokoleń. Akurat to nie redukują zadłużenie swoje, więc... No tak, ale mają takie właśnie instytucje właśnie. Nie, ale tutaj właśnie chodzi o to, wspomniałem o tym pierwszym dziecku, czyli nie o całej koncepcji, ale to jest już taka wielka dyskusja o budżecie, no bo ja przypomnę, no, że pieniądze na dzieci wprowadzono w kwietniu 2016 roku, czyli to nie jest tak, no, że poprzedni rząd zostawił ówczesnemu rządowi pani premier Beaty Szydło pustą kasę, bo jednak były pieniądze, które powstały wtedy z licytacji częstotliwości telekomunikacyjnych, były pieniądze zysku z NBP-u, więc to można było sfinansować w pierwszym roku i potem częściowo w kolejnych. W kolejnych tu, to już więc, zatkanie luki VAT-owskiej podobno finansowało. No, to ze spotu jest informacja. Marcin Fiołek. Na pewno Prawo i Sprawiedliwość ma ten oręż w dłoniach i ten oręż w kampanii będzie wykorzystywany, który będzie podkreślał, że Platforma, chociaż, tak jak powiedział Andrzej, miała pewne środki, miała pewne narzędzia do rozdysponowania, nie użyła ich. I to wyraźnie podkreślił Bartłomiej Sienkiewicz na taśmach. Kiedy dobrze się wczytamy, wsłuchamy w to, co mówił były szef MSWiA, to tam padają tezy, że wyborcy mają, mówiąc bardzo kolokwialnie w czterech literach, te orliki, te zielone słupki, które mówią o zielonej wyspie na tle czerwonej Europy, które przedstawiał Donald Tusk, bo nie ma przełożenia na ich kieszenie. Oczywiście Platforma tłumaczyła, że był kryzys, że koniunktura gospodarcza była taka, a nie inna, i jest w tym trochę racji, ale jest też racją to, że to politycy Prawa i Sprawiedliwości zmienili pewną logikę, jeśli chodzi o funkcjonowanie instytucji państwa. Oczywiście możemy dyskutować o jakości rządów, jakości stanowienia prawa i tak dalej, kilku ważnych kwestiach, ale jeśli chodzi o logikę podejścia do władzy, jeśli chodzi o logikę podejścia do owoców wzrostu gospodarczego, tych świetnych ratingów i tak dalej, no to tutaj Prawo i Sprawiedliwość ma oręż. Politycy PiS wyjdą jesienią, a pewnie już wiosną, powiedzą: my przez te 3 lata, może czasem nieudolnie, może czasem niefrasobliwie, ale staraliśmy się wam te owoce przekazać, wam, no, drodzy wyborcy. Opozycja ma spory problem, bo ciężko obiecać coś, czego Prawo i Sprawiedliwość już nie dało, więc Grzegorz Schetyna obiecuje, że da nauczycielom 1000 zł podwyżki, jeżeli ten rząd tych pieniędzy nie da, a jednocześnie ten sam Grzegorz Schetyna mówi, że Prawo i Sprawiedliwość stosuje korupcję i przekupuje Polaków do głosowania na Platformę. Czymże jest więc obiecanie tego 1000 zł, jeśli nie korupcją także? No jest oczywiście, ale droga Doroto i drodzy moi kochani rozmówcy, to wygląda w ten sposób, że teraz partie polityczne sobie doprowadza do białej gorączki, robią tak: my to, wy tamto, a nie, bo my to, a wy tamto, a to o nie, tak, ja zakładam rękawice i ci dam, a nie, to ja ci oddam, krew się leje. Mnie brakuje w tej kampanii takiej profesjonalnego podejścia do tego i określenia 3-4 tematów ważnych dla państwa na przyszłość, no, których dyskutujemy. Zagrożenie rosyjskie, proszę bardzo, to jest jeden temat. Grzegorzu Gaz, Jankowski, drugi temat. Jako redaktor naczelny były faktu tabloidu, wiesz, że ludzi to nie interesuje. Ale były takie kampanie, Dorota, tak, pamiętasz, dziwają, 2015 jak... rok, wokół uchodźców się koncentrowała. No jakiś to temat był. U nas trzeba powiedzieć tylko jedną rzecz, że u nas akurat Platforma wyciągnęła sprawę LGBT, ale wyciągnęła ją instrumentalnie tylko i wyłącznie po to, żeby zabić, zamordować. Wyciągnęła przez przypadek... Nie, zrobiła to specjalnie, żeby zamordować Wiosnę, po prostu. Znaczy, plan był taki, żeby zamordować Wiosnę, ale odbija im się to rykoszetem, bo nie sądzili, że pójdzie tak szeroko. Tak, z drugiej strony tak. Znaczy mi się wydaje, że kluczem do wygrania tej kampanii i tak jak było przy poprzednich kampaniach, jest wyczucie tego trendu społecznego, tego nastroju społecznego. Ci, którzy odpowiadali za kampanię w 2015 roku, te przegrane kampanie, uważali, no, że tak naprawdę oni przegrali dlatego, że myśleli, że są wybory wygrane, że
aspiracje Polaków będą takie, jakie były na przykład tych polityków trochę starszego pokolenia, czyli 2014 rok, koniec polskiej historii, 25 lat wolności, Barack Obama w Warszawie, świętujemy wolne wybory, świętujemy wolną Polskę, najlepszy czas w historii Polski. Tylko że zmieniły się aspiracje Polaków i to, że Polska jest powiedzmy teraz trzy razy mniej zamożna niż Niemcy, to nie jest to punktem odniesienia dla młodych Polaków czy dla wielu z nas, chociaż dla naszych rodziców to, że Polska była 7 razy czy 8 razy biedniejsza od Niemców, to jest gigantyczny skok cywilizacyjny. Teraz młodzi Polacy chcą zarabiać tak jak Niemcy, nie chcą zarabiać 3 razy mniej czy 2 razy mniej, chcą zarabiać tak jak Niemcy. Więc wtedy udało się właśnie temu PiS-owi ten nerw społeczny trafić. Teraz nie wiem, co będzie tym nerwem, dlatego że społeczeństwo też się zmienia. To, że straszono, w tym studiu mówiliśmy tydzień temu, LGBT gejami w Polsce, mam wrażenie, że to niekoniecznie Polaków przestraszy. Na temacie LGBT i nowoczesności przegrało między innymi SLD, znaczy to jest długa historia, ale SLD przeszacowało w 2015 roku, bo tak naprawdę elektorat SLD okazał się być konserwatywny. Dwa zdania, Marcin Fiołek. Tak, ważną sprawę poruszył Andrzej, chodzi o aspiracje wyborców. Dzisiejsze aspiracje, oczekiwania wyborców są inne niż w roku 2011 czy 2014, o którym mówiłem, ale są też inne niż w roku 2015, kiedy PiS wygrywało wybory, a są inne także za sprawą samych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy pokazali, że państwo, tak to co wspomniał o tej zmienionej logice, że państwo może przekazywać pewne owoce do grup konkretnych społecznych. I teraz nie ma się co dziwić nauczycielom, osobom niepełnosprawnym, ich opiekunom i kolejnym grupom społecznym, policjantom, bo każdy domaga się tych owoców. No skoro to już nie jest zakazane, to też jest pewna logika, którą Prawo i Sprawiedliwość musi wziąć pod uwagę, która zazgrzyta w pewnym momencie w kampanii. No jeśli mamy 30 czy 40 miliardów złotych na piątkę Jarosława Kaczyńskiego, to trudno się dziwić nauczycielom czy innym grupom społecznym, że mówią, my też coś chcemy z tego dostać, coś realnego dla nas. Więc w tym założeniu politycy Prawa i Sprawiedliwości mogą być zakładnikami poniekąd własnego sukcesu, własnej narracji i czy propagandy. Tu stawiamy kropkę, ponieważ zakładnikami referendum zostali Brytyjczycy. Referendum odbyło się 3 lata temu. Wielka Brytania opowiedziała się za Brexitem. I co dalej? Co z tym Brexitem? Brytyjska Izba Gmin odrzuciła w środę wieczorem 8 propozycji w takim orientacyjnym głosowaniu nad różnymi scenariuszami. Pani premier Theresa May mówi, że ona w każdej chwili, że ona może się podać do dymisji. Brexit wydaje się być na razie odsunięty. Co z tym Brexitem? Co z Wielką Brytanią i co z Polakami na Wyspach po Brexicie? To może Andrzej Godlewski, bo ty jesteś ekspertem od spraw międzynarodowych. Znaczy tak naprawdę to od wczoraj nie powinno być już, czyli od piątku nie powinno być Brytyjczyków w Unii Europejskiej. 29 na 30 Wielka Brytania miała wyjść z Unii Europejskiej. Wygląda na to, że nie będzie ich 2 tygodnie później, no ale to zobaczymy, no, w przyszłym tygodniu to się okaże. Mi się wydaje, że ten Brexit jest takim pokazaniem, jak może być nieudolna klasa polityczna, jak można też poprzez dezinformację i manipulację doprowadzić ten kraj, na potężny kraj, na próg de facto no, katastrofy i zapaści, politycznej i gospodarczej. I to nie stało się w Polsce. I to nie stało się w Polsce i to stało się na własne życzenie Brytyjczyków. Owszem, oni chcą, czy nawet duża część ciągle chce wyjść z Unii Europejskiej, tylko to, jak rząd Theresy May to prowadził te negocjacje przez ostatnie 2 lata, pokazuje gigantyczną nieudolność. Nas to może zaskakiwać, ale niedawno pisał taki indyjski pisarz Mishra w New York Timesie o tym, jak inne narody doświadczały niekompetencji brytyjskich elit, i to było na przykład, kiedy Brytyjczycy rezygnowali ze swoich kolonii i wycofywali się, i na przykład po II wojnie światowej wychodzili z Indii i doprowadzili do bardzo szybkiego podziału dawnych Indii, czyli na Pakistan, Bangladesz, obecne Indie, co wywołało podziały, wojny, które trwają do tej pory, milion ludzi wtedy zginęło, i to po prostu arogancja tych elit wychowanych w elitarnych szkołach do tego prowadzi. Mieliśmy po prostu wewnętrzny konflikt, który został rozegrany na tle całej Unii Europejskiej. David Cameron siedzi w ogóle teraz z boku i się śmieje. Wewnątrzpartyjny, no. tak. Grzegorz Jankowski, co będzie? Ja mam znajomego, który jest Anglikiem, obywatelem brytyjskim, dość bliski znajomy, i on mi opowiada w ten sposób. Raz na jakiś czas jeżdżę do Wielkiej Brytanii, do rodziców, odwiedzam i tak dalej. Mówi, jestem zszokowany, co tam się dzieje. Siedzą i narzekają. Narzekają na wszystko. Narzekają na Polaków, narzekają na pogodę, narzekają na uchodźców, narzekają na to, na siamto, na owamto. Opowiadał mi, że w środkowej Anglii jest coraz większy problem, bo na przykład tam jest coraz większość szkołach publicznych, to jest większość uczniów muzułmańskich, więc ci rdzenni Anglicy nie chcą tam wysyłać swoich dzieci. To napięcie cały czas tam wewnętrzne, gdzieś tam cały czas mimo wszystko rośnie. I to jest jedno wielkie, tu się z Andrzejem Godlewskim zgodzę, to jest jedno wielkie oskarżenie elit, brytyjskich elit. Ale nie łudźcie się, drodzy widzowie, że elity w Niemczech
Czech elity w Hiszpanii czy w Polsce są inne. Są takie same. Ale ta mechanika działania jest ta sama. Oskarżenie wobec elit brukselskich, które tak naprawdę, no, wydaje się, że wypychały tę Wielką Brytanię z Unii Europejskiej. Francuska minister nazwała swojego kota Brexit, bo miałczy i nie chce wyjść. Marcin Fiołek. No tak, tylko że problem jest tutaj bardziej złożony niż takie narzekanie na elity jednego czy drugiego kraju, mam wrażenie, bo to jest też coś, o czym bardzo, bardzo ładnie i bardzo mądrze, mam wrażenie, powiedział Dariusz Rosiak w takim szerokim wywiadzie ostatnio dla magazynu W Drodze Dominikańskiego. I tam Rosiak przekonywał, że decyzja Brytyjczyków paradoksalnie jest bardzo racjonalna, że ona nie jest wyłącznie efektem dezinformacji czy manipulacji, które też rzeczywiście były przy okazji kampanii brexitowej, ale jest efektem pewnego przekonania czy poczucia, które poczucie to jest również obecne w innych krajach Europy Zachodniej i dochodzi coraz mocniej do głosu poprzez choćby wyniki partii, które są nazywane gdzieś w przestrzeni publicznej populistycznymi, mianowicie przekonania, że głos wyborcy, jaki oddajemy w wyborach, czy to europejskich, parlamentarnych, czy jakichkolwiek innych, nie ma przełożenia na rzeczywistość, bo rządzą nami albo te elity unijne, albo korporacje, albo ludzie, którzy w ogóle nie dostali głosu w wyborach, jak komisarz Juncker, czy przewodniczący Juncker, czy komisarze europejscy, którzy zostali wybrani we wzajemnych negocjacjach gdzieś tam w kuluarach gabinetowych. Więc w tym tle, na tym tle trzeba też ocenić, mam wrażenie, decyzję Brytyjczyków, a dzisiaj tak naprawdę w naszym i polskim interesie i całej Unii, Brytyjczyków również, jest to, by doszło do jak najbardziej aksamitnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, bo cofnąć się chyba tego już nie da. Wskazuje na wyjście ostre, umowa nie została zaakceptowana, zobaczymy, co będzie się działo dalej. Marcin Fiołek, Andrzej Godlewski, Grzegorz Jankowski byli gośćmi magazynu Między Słowami, debata dziennikarska, Dorota Łosiewicz. Dziękuję, do zobaczenia.